Ostatnie dni w Chinach planowaliśmy spędzić na południu kraju, w mieście Shenzhen. Ta metropolia to fascynujący przykład dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jeszcze w latach 70. była to mała wioska rybacka, a dzisiaj jest jednym z najważniejszych centrów technologicznych i innowacyjnych na świecie. W 1980 roku, w ramach reform Deng Xiaopinga, Shenzhen stało się pierwszą specjalną strefą ekonomiczną Chin, co przyciągnęło ogromne inwestycje oraz przedsiębiorców z całego globu. Dzisiaj miasto jest siedzibą gigantów takich jak Huawei, Tencent czy DJI i uważana jest za Dolinę Krzemową Chin. To właśnie tutaj planowaliśmy zrealizować materiał o chińskich fabrykach. Los pokierował nas jednak trochę dalej na północ, do sąsiedniego miasta Guangzhou. To w zasadzie część jednej wielkiej aglomeracji. Spotkamy się tutaj z Marcinem, który pomaga polskim przedsiębiorcom robić interesy w Chinach. Ruszajmy. No i proszę Państwa, nastał ten moment, ostatni dzień w Chinach, który zamierzamy wykorzystać do granic możliwości i jedziemy dzisiaj na spotkanie z Marcinem i tour po fabrykach. I co ciekawe, spotkaliśmy się już drugi raz z czymś takim, że przyjeżdżając do nowego miasta, ktoś, w tym przypadku właśnie przedsiębiorcy tutejsi, czyli Marcin z żoną, zaprosili nas do apartamentu. I już wcześniej w Chengdu też mieliśmy taką sytuację, że gdzieś przyjeżdżamy i dostajemy wiadomość, już apartament na was czeka. Wydaje mi się, że może to jest coś związanego z jakąś kulturą przyjmowania gości w Chinach. Zapytamy o to dzisiaj Marcina, bo bardzo mnie to zaciekawiło. A tymczasem zobaczcie sobie nasz widok za oknem. Taki typowo chiński, jakieś blokowisko nowe budujące się. Podejrzewam, że za miesiąc tutaj będzie wszystko wyglądało zupełnie inaczej. No i jeszcze galeria handlowa, a za mną jest mieszkanie. To jest rzeczywiście apartament, czyli po prostu nie pokój w hotelu, tylko całe mieszkanie. I bardzo ciekawe rozwiązanie, że są takie schodki. Wchodzi się tam i tam jest drugi pokój, taki sam z łóżkiem, tylko że bez okna. Więc mogą tu spać powiedzmy dwie, nie wiem, rodziny czy coś. I na dole tutaj przestrzeń. Mani już spakowany? Właśnie pakuję ostatnie rzeczy. Cieszę się i możemy odjeżdżać. Nie, co to za jakiś dziwny miejsce? Gdzie go znalazłeś? Nie wiem, stał tu, ale on jest do siedzenia, wiesz? Tak, to jest mega wygodne. Chyba tak. O matko, jakie wygodne, jeszcze tak można się przechylić i przytulić. Zaraz ruszymy na miasto, ale zanim to zrobimy, to jeszcze chciałabym pokazać jedną rzecz, która mnie mega zdziwiła w tym mieszkaniu i nie widziałam tego wcześniej nigdzie, a mianowicie jest to chodnik. Chodnik, który jest zafoliowany, więc jest folia, która jakby wystaje spoza tego chodnika, a jak się staje na nim, to nadal jest folia. Nie wiem, do czego to służy, czy żeby chodnik się nie przesuwał, czy żeby go nie brudzić, no ale tak właśnie jest. I to, co jest w każdym mieszkaniu tutaj, to są klapki. Dostaje się klapki, czy to jest hotel, czy to jest mieszkanie. Zawsze są klapki. O, no przecież po nas ktoś ma otwarte mieszkanie. Chcąc, nie chcąc, zaglądam na mieszkanie. Niska klatka schodowa. Zobaczcie to, że bardzo dużo rzeczy jest tu wystawionych przed dom. Na przykład jakieś buty, rowery i wszystko tu stoi na klatce schodowej. Tu kolejne mieszkanie, robi się w środku remont, co ciekawe. No, pojechali. No, w windzie jak klasycznie, reklama wody, bardzo często tutaj. Dobra, z racji, że mamy jeszcze chwilę czasu, chcieliśmy Wam opowiedzieć o promocji naszego partnera, czyli Letyshops. Jeszcze do 25 sierpnia możecie całkiem korzystnie zaopatrzyć się w różne przedmioty, które mogą Wam się przydać przy okazji powrotu do szkoły, do biura lub na studia. Tak, w ramach eventu Back to School Letyshops pomoże Wam nie tylko wybrać najlepsze sklepy do zakupów online, ale także zwróci Wam część wydanych pieniędzy w formie zwiększonego cashbacku. No i teraz spójrzcie sobie tutaj na stronę główną, jakie sklepy biorą udział. Na przykład sklep RTV Euro AGD i tu mamy czterokrotnie większy zwrot, czyli kupując w ramach gorącej oferty dostaniemy aż 3% zwrotu. No ale od początku, jak to w ogóle zrobić? Rejestrujemy się na stronie Letyshops, następnie otwieramy apkę i przechodzimy do sklepu. Potem aktywujemy cashback i robimy zakupy. Cashback automatycznie pojawi się na koncie, a gdy zostanie zaksięgowany, możemy go wypłacić na swoją kartę albo na PayPal. W sezonie tych niezbędnych zakupów szkolnych, studenckich czy biurowych, Letyshops jest genialną platformą, no bo pozwala nam na to, że te zakupy, które i tak musielibyśmy zrobić, robimy, a przy okazji Letyshops daje nam zwrot części wydanych środków, no i możemy te środki przeznaczyć na jakieś przyjemności. No i co, polecamy skorzystać szczególnie teraz w ramach wydarzenia Back to School. Zostawiamy Wam jak zwykle link w opisie, no i lecimy dalej. I spotkanie z Marcinem. Marcin, może powiedz nam, bo spotkaliśmy się już z tym nie pierwszy raz, że gdzieś przyjeżdżamy i ktoś nam mówi, tak jak ty nam powiedziałeś, że
czeka na Was apartament. Już drugi raz mamy taką sytuację w Chinach. To jest jakaś taka kultura goszczenia w Chinach, czy na czym to polega? No chyba tak, ale to jest polska chyba gościnność. Polska gościnność w Chinach. Okej. Okay. Gdzie teraz w ogóle jesteśmy? Bo tu widzę ciekawą miejscówkę. Mhm. Jakieś malutkie domki w takim dużym mieście? My znajdujemy się na takim osiedlu, które zostało wybudowane dla okolicznych tubylców, których przesiedlono, aby wybudować wioskę olimpijską. I słuchajcie, oni dostali tutaj piękny park, chodniki i tak dalej. Ale że oni całe życie prowadzili jakby inny tryb życia, tutaj sobie rozebrali chodnik i postawili sobie piec na zewnątrz, bo oni lubią gotować na zewnątrz. Tutaj podjedziemy trochę dalej, pokażę Wam na przykład, co zrobili z parku. No bo park też przerobili sobie na ogródki działkowe. No i widzicie, oni wszędzie tutaj mają jakieś tam kury, kaczki, a to były po prostu jakby pasy zieleni. O, patrzcie, tutaj był chodnik, to w ogóle chodnik rozmontowali, posadzili tu jakąś sałatę, tam mają kurnik, ale to nie jest tak, że to są biedni ludzie, patrzcie, jakie tutaj samochody stoją. Nie? Tutaj... Po prostu są przyzwyczajeni do takiego życia. Tak. A gdzie myślisz, że oni pracują? Oni? Oni nie muszą pracować, oni dostali takie odszkodowania, że oni dostali po kilka milionów i ładów odszkodować. Oni tutaj sałatę posadzili i tak dalej, bo dla nich to jest marnotrawstwo przestrzeni. To są ludzie, którzy całe życie mieli jakąś tam działkę i oni sobie tam dłubali i tak dalej, więc oni postanowili tutaj tak to przerobić. O, ale to jest niesamowite, że jakbyśmy gdzieś tu chodzili w okolicy, to byśmy nawet tego nie zauważyli, bo wszędzie te drapacze chmur i gdzieś to jest ukryte między... To jest park. Tu jest drugie wejście do osiedla, tylko oni to wszystko olali, bo tutaj już rozumiecie... O, wow! To jest wjazd do tego osiedla? Boczny wjazd, bo tu jest wjazd przed park. A po co taka brama tutaj, jakby ktoś tu miał pilnować, a nikogo tu nie ma? Dla nich jest niezrozumiałe, że oni muszą płacić jakiś czynsz do spółdzielni, żeby ktoś tu sprzątał. A, no bo sami to robią, przywykli sami to robić wszystko. Tak, oni nie znają tego konceptu, tak? I dla nich utrzymywanie jakiegoś anioła stróża to jest w ogóle jakaś abstrakcja. I oni jakby kolektywnie powiedzieli, my do spółdzielni płacić nic nie będziemy. Dobra, to rozejrzyjmy się po tej okolicy. Okay. To siedzi mocno w mentalu ludzi, nie? Że nie mogą się przestawić. Oni dostali odszkodowania, plus te oto domy i jeszcze jakieś tam mieszkania. No bo jak wiecie, w Chinach kwestia tego odszkodowania są dość wysokie. Ale nie wszyscy chcieli się przenieść do bloków, no bo całe życie mieszkali, jak, że tak powiem, na wsi. No to tutaj się przenieśli i właśnie to zrobili. A my słyszeliśmy coś takiego, że jak właśnie rząd wykupuje mieszkania, to musi dać trzykrotność, a jak deweloper to jest jeszcze większe kwoty czasami. Jak deweloper, to mieszkańcy się muszą zgodzić na to. Często dużo inwestycji jest powstrzymywanych, no bo chciwość ludzka nie zna granic i naprawdę oni wiedzą, że na przykład ten dom stoi w takim miejscu, że zatrzyma budowę i że deweloper jest w stanie im zapłacić bardzo dużo. Jeden ze bardziej sławnych domów gwoździów chyba 15 lat walczyli i koniec końców dostali. Ciekawa nazwa, domy gwoździe, czyli tak. Domy, które nie chcą się przenieść. Ale myślę, że ci ludzie, którzy tak długo walczą o to i nie chcą się przenieść, to bardziej po prostu chcą jak najwięcej wynegocjować, czy na przykład tak się przyzwyczaili do miejsca... Jak najwięcej wynegocjować. Oni są w stanie zrobić coś takiego, jeśli wiedzą, że zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego, to oni do swoich domów dobudowują następne piętra, bo dostają pieniądze od metra kwadratowego. I jest też teoria, że to też się nazywa domy gwoździe, ponieważ oni to robią z betonu jak najtaniej. I jak oni wylewają beton, to z takich desek, to się szachunek nazywa, tak? I potem oni zabierają te deski i jedyne, co zostaje w tych domach, to te gwoździe. Co to za namiotnik? Mięso wisi tutaj? Tak, to się suszy taki boczek. Czyli tak, za nami domki, a tuż też obok nas stoi pani i ma tu grządki. To jest jakaś woda w ogóle wylana? To jest to samo, co obserwowaliśmy w Polsce w Nowej Hucie. Bo jakby początki Nowej Huty, to ludzie hodowali świnie i kury na balkonach, tak? Tak? Tak, no tak było. No. O, widzicie, tutaj kury są. Na chodniku ktoś zrobił kurnik. Tutaj jakiś plakat propagandowy. Myślę, co oni robią z tymi kurami, z jajkami? Jedzą. To jest tylko dla nich, czy coś wspomniałeś, że oni gdzieś to sprzedają? Bo oni całe życie jakby żyli z roli. Oni dostali odszkodowania, dostali dom i im się nudzi. I oni te kury, jajka czy te warzywa, część dla siebie, a część po prostu sprzedają tutaj na chodniku. I to naprawdę kobieta nie wygląda, ale jest milionerką. A zobaczcie, tu idzie mur, idzie. I dziura w murze, i takich dziur jest kilka. Można sobie zajrzeć do środka. Proszę bardzo, grządki i w tle wieżowce. No i słychać też stąd dźwięki kur. No dobra, to jedziemy dalej.
udał się. I przejechaliśmy dosłownie, ile, 100 metrów i wyjechaliśmy na osiedle jakichś wieżowców. Czyli... Nie, to tutaj mieszkaliście, ten apartament. Czyli w zasadzie, no tak, z tego naszego apartamentu to było 2 minuty z buta, to mhm. osiedle wiejskie w cudzysłowie, że tak się wyraża. Wjedziemy na dach bloku, w którym mieszkam, to zobaczycie sobie pięknie całą okolicę. Ale tu kolejne blokowiska. Czemu tu jest aż tak dużo tych blokowisk? Tutaj czy w Shenzhen? Jak wspominałem wcześniej, jesteśmy w starej wiosce olimpijskiej. Aha. I oni, żeby zasiedlić to miejsce, oni tutaj zaczęli budować szkoły. Wybudowano filię takich prestiżowych podstawówek i prestiżowych szkół średnich. Aha. To jest bardzo pożądane wśród chińskich rodziców. No i też jest mało miejsca tutaj ogólnie w kantonie, więc te bloki tu u nas w okolicy, to one mają 50-60 pięter. No i ludzie sprowadzając się tutaj, kupując tu mieszkanie, otrzymują tak zwane hukou, czyli zameldowanie. I oni dzięki temu zameldowaniu mogą wysłać dziecko do okolicznej podstawówki. Bo oni jakby wybudowali tą wioskę olimpijską z myślą o przyszłości. Od razu tu podprowadzili jedną linię metra, obecnie budowana jest druga linia metra. I to jest znamienne dla Chin, że wpierw się buduje infrastrukturę, a potem się wprowadza ludzi. Tutaj od razu na początku był szpital, szkoły, straż pożarna i oni zaczęli budować tutaj bloki te 50-60 piętrowe, jak ja się tutaj prowadziłem. A ile mieszkasz już w Chinach ogółem? Mniej niż 10 lat. Okay. Coś, co nie zapisałem tego w pamiętniku. Dobra. Ja większość życia swojego dorosłego spędziłem za granicą w różnych krajach. I jak wyszło, że przyjechałeś do Chin? Tak najpierw podróżowanie, czy od razu z założenia na jakieś biznesy? Prowadziłem swoją firmę w Polsce. No i że tak powiem, ten cały aparat represji urzędowo-podatkowy dawał mi dość w kość. I no, zamknąłem działalność gospodarczą i potem pracowałem w korporacji na zachodzie. Niecałe 2 lata i stwierdziłem, że to nie dla mnie. No i co? No i sprzedałem wszystko i przyjechałem do Chin. Na początku miałem taki pomysł, żeby sprzedawać tutaj antyki z Europy. Pomyślałem, że w Chinach da się zrobić wszystko, no ale antyków nie zrobią, tak? Europejskie, ewentualnie podróbki, ale kto chce mieć podróbkę antyku? Aha. Tylko, że akurat w tamtym czasie weszła ustawa, że Chiny przestały sprowadzać śmieci z zachodu. Bo wcześniej ten cały plastik, który szedł na recykling, to po prostu kraje zachodnie wysyłały do Chin i Chiny to przerabiały. No ale stwierdzili, że ten biznes się w ogóle nie opłaca, środowisko na tym cierpi, jest mały zarobek i zakazały importu śmieci z zachodu i antyki też traktują jako śmieci. A myślę, że to by... No bo Chińczycy lubią drogie rzeczy, tak zauważyliśmy, baijiu czy herbaty, te Aha. antyki, myślę, że to też tak dodaje prestiżu na przykład w chińskim mieszkaniu? Są takie meble chińskie z drzewa, rosewood, które Aha. są bardzo drogie, naprawdę bajeczne kwoty mogą kosztować. Chińczycy też sprowadzają tak zwany czarny dąb z Europy. Czarny dąb to jest taki rodzaj drewna, które... Dąb się zapadł i tam leżał kilkaset czy tam 1000 lat w torfowisku, tak? No i to jest też bardzo drogie drewno na meble. Ja myślę, że byłoby zainteresowanie i byliby kupcy na te antyki, no ale sam biznes tych antyków, no jest ciężko je sprowadzić do Chin. No i dwa, byłby to dość specyficzny klient. Na pewno nie taki przeciętny Chińczyk. Czyli z tego wiejskiego osiedla przyjechaliśmy na wielkie osiedle, gdzie ty mieszkasz, tak? Tak jest. Ja mieszkam w tym bloku na 38 piętrze, Aha. a w tym bloku mam biuro na 32. Papierosy. O, papierosy. Tak. To jest mój kumpel. To jest zdanie do jedzu. A często tak wygląda, że ochroniarz się częstuje papierosami na dzień dobry? Ja ich częstuję papierosami zazwyczaj, ale oni teraz zobaczyli was, to też chciał się pokazać. A nas też już poczęstowali. Się to tak wieje. O, mahjong. Czyli grają tu w mahjonga też na osiedlu. Czy to jest to, co myślę? O kurde, wow! Ogólnie, słuchajcie, jest taka sytuacja, że Aha. drapacz chmur jest wtedy, kiedy ma do dachu budynek 150 metrów. No i na Wikipedii możemy tam poczytać, że w kantonie jest tam, nie wiem, tam to kilkadziesiąt tych drapaczy chmur, Aha. tylko że te statystyki zachodnie na przykład nie obejmują osiedli, no nie? I jeśli taki blok Aha. ma 60 pięter, no to tu mamy samo to osiedle by zajęło pierwszą 20 najwyższych budynków w Polsce do tak. dachu. Nawet Aha. to jest wyższe niż Pałac Kultury i Nauki do dachu, bo pałac jeszcze ma tą iglicę. Tutaj mamy taki most, to jest Nansha Bridge, tam jest 10 pasów. Aha. Kosztował 12 miliardów juanów,
to jest 1,650 mld dolarów. On pobił kilka rekordów, na Discovery Channel był o nim cały film dokumentalny. Wy chyba wczoraj z moją żoną przez niego jechaliście. Tak, no było coś. A widzę, że sporo śmigłowców tutaj lata. To jest jakaś opcja dla bogatszej części społeczeństwa, żeby się przemieszczać szybciej? Bo trochę tutaj... Śmigłowcami? Wiecie co, mnie nie stać, to nie wiem. Ale no sporo ich lata. Chodźmy, zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj na ostatnim piętrze też ktoś znalazł niezły patent i suszy ubrania. Fajnie, bo tutaj wieje, tu mocno wieje. To będzie bardzo szybko suche na pewno. Aha. A tam daleko, widzicie, tam jest Canton, Canton Tower i tam jest centrum. No centrum jest kilkadziesiąt kilometrów stąd. Aha. A jak to wygląda? Shenzhen i Canton to tak trochę się zlewa w jedno miasto, czy nie? Bo jak tak jechaliśmy z tego Shenzhen do Cantonu, to czuliśmy, jakbyśmy cały czas byli w jednym mieście. Tak, to już się zlewa. Można tutaj jechać i miasto się nie będzie kończyło. Powiem więcej. Foshan już się zlewa z Cantonem i można wsiąść w metrze w Foshan. To metro łączy się z metrem w Cantonie. Canton już się chyba łączy z metrem w Shenzhen, a potem wsiąść do metra w Hongkongu i też jechać pod ziemią, tak? Aha. Przykładowo, w Cantonie samo metro ma ponad 600 km długości i kilkaset stacji. Non stop powstają nowe stacje. Ja miałem taką sytuację, że ja wyjechałem na 2 miesiące z Chin, aha, wracam się z lotniska, dwie nowe linie metra przybyły. To jest naprawdę chyba najlepszy widok, jaki widzieliśmy w Chinach do tej pory. Przyszedł pan zebrać pranie, sąsiad. Tak? Nie, ale wieje. O kurde. Zobacz, jaka jest infrastruktura przygotowana. Kolejka. Tu autostrada, a to jest nasza droga przez osiedle. Tu tych wszystkich pasów jest 18. A proszę, tutaj widzisz, niżej masz świątynię. To są wszystko nowo wybudowane świątynie. Tutaj pod moim blokiem też nam wybudował deweloper kapliczkę, ale ten... Starsze osoby zamieniły tą kaplicę na skład makulatury. Chińczycy nie są zbyt ogólnie religijni. Nie. Chińczycy to bardziej traktują jako folklor, czyli od święta, czyli tam święto zmarłych, chiński nowy rok, no to wtedy mają jakieś tam swoje ceremonie. I tutaj ogólnie czci się przodków. Każda rodzina ma jakby swoją świątynię, no i te świątynie służą do oddawania hołdu przodkom, tam się też organizuje pogrzeby i tak dalej. No i idziemy dalej, trzeba trochę się schylać, żeby nie wypalić głową w te... To chyba na każdym bloku taka praktyka suszenia prania, tam no. Też widziałam. Albo na oknach, ale tutaj najszybciej wyschnie zdecydowanie. Po dawce niesamowitych widoków z dachu wieżowca czas ruszać do zakładów produkcyjnych. Czeka nas wizyta w tak zwanej fabryce wirtualnej rzeczywistości oraz miejscu, gdzie powstają przeróżne akcesoria do telefonów. Zanim jednak tam się znajdziemy, porozmawiajmy trochę z Marcinem o tym, jak znalazł się w Chinach. A możesz mi powiedzieć, jak się zaczęła twoja przygoda z Chinami? Przyjechałeś tu i od razu zacząłeś się zajmować tym, czym teraz się zajmujesz, czy jakoś inaczej to wyglądało? Nie, na początku chwytałem się różnych robót. Na przykład byłem modelem dla firmy, która produkuje takie trymery do golenia brody. Aha. Złapali mnie na ulicy, bo tutaj Chińczycy nie mają zarostu. Jak się to mówi, byłem białą małpą. Jedyną kwalifikacją było to, że jestem biały, mam białą skórę. O kurde. Czyli rzeczywiście takie rzeczy się dzieją, ale to dobrze można na tym zarobić, czy tak? W zależności od fuchy, jaką się ma. Przykładowo grałem też w filmach amerykańskiego żołnierza na wojnie koreańskiej, gdzie moją specjalnością było umieranie. No ja potrafiłem zostać zastrzelony przez niezwyciężoną chińską armię wyzwoleńczą kilka razy w jednym filmie. No i na przykład takie prace, no to powiedzmy, jak byłem na planie 2 tygodnie, no to wiadomo, że tam za dniówkę miałem mniej niż za, powiedzmy, dniówkę gdzieś tam białomałpienia, że na przykład miałem taką robotę, że byłem prelegentem na takiej konferencji i udawałem prezesa firmy, która się zajmuje produkcją nawozów. Ale poczekaj, no bo do trymerów cię złapali na ulicy, no ale potem tak. To już chyba musiałeś jakieś castingi czy coś, czy wszędzie się przypadkiem wyłapywali? Jedna z moich nauczycielek mi załatwiła tą fuchę od nawozów. Tam spotkałem taką kobietę, która była agentką. No mieliśmy na przykład taką robotę, że jechaliśmy do firmy, która handluje chińskimi antykami. I co było najlepsze? Te antyki to były fejki. Tam w ogóle były jakieś takie chore pieniądze, tam po kilkaset tysięcy juanów za wazę. Ale
Cała chucpa polegała na tym, że ci sprzedający, oni myśleli, że nas oszukują, bo chcą nam pocisnąć te fałszywe antyki, a my tak naprawdę byliśmy tylko podstawionymi aktorami, którzy udają klientów, że chcą je kupić. Rozumiesz? Ten dom handlowy, czy aukcyjny, nie wiem jak to nazwać, i on po prostu płacił tej agencji castingowej, żeby dostarczać tych nowych klientów. Ja pamiętam, tam był wymóg, że mamy się porządnie ubrać, w garnitury, mile widziane są jakieś akcesoria, sygnety, bransoletki, złote łańcuchy, no bo oni tak postrzegają, że tak wygląda bogaty Amerykanin. No i potem poznałem się tam z ludźmi, którzy mnie zapraszali do grup na WeChacie, no i tam były ogłoszenia właśnie do pracy w filmach. No ale po pewnym czasie żona się też denerwowała, bo mnie potrafiło nie być przez 2 tygodnie w domu. To było kręcone przy granicy z Koreą. Tam jest zimno, a wiesz, jeszcze mi 2 tygodnie na planie w okopach, to też nie jest nic fajnego. Na początku jest frajda, bo można sobie postrzelać z pistoletów, pobawić się w wojnę, ale na dłuższą metę to też nie. Okej. Okay. I jak przyszedłeś potem do biznesu z tego bycia modelem? Przyszedł wirus i było bardzo duże zapotrzebowanie na maski. Wpierw handlowaliśmy maskami, następnie ceny frachtu, czyli transportu, skoczyły tak dużo i zapotrzebowanie się zmniejszyło na maski, że wykupywaliśmy stąd z fabryk maszyny do produkcji masek i wysyłaliśmy je do Polski. No i tym oto sposobem zdobyliśmy kilku klientów, no i później jakby to klienci polecali nas następnym klientom. No i przede wszystkim też z YouTube'a mamy dużo klientów, bo my nagrywamy filmy z fabryk, nagrywamy filmy jak rozpoznać prawdziwą fabrykę w Chinach, jak rozpoznać oszustów. Kanał się nazywa To są Chiny Dziennik, jest jeszcze drugi kanał To są Chiny, tam się różnią trochę treści, także serdecznie zapraszam. A wszystkich zainteresowanych importem z Chin to są chiny.pl, bez polskich znaków. I tam się można z nami skontaktować i możemy pomóc w wyszukiwaniu producentów, produktów, weryfikacji tych producentów. No, ogarniamy wszystko od A do Z. W tym momencie znajdujemy się w fabryce wirtualnej rzeczywistości. Ten biznes jest najlepszy, ponieważ przychodzą klienci, zostawiają pieniądze, wychodzą bez towaru i zadowoleni, i wracają. Także zapraszam do showroomu i zabawimy się na nosie. No i na dzień dobry, gry komputerowe, jakieś strzelanki. A ty nie grasz chyba za bardzo w gry komputerowe, nie? Nie, ja w ogóle nie gram w gry. Ostatni raz chyba grałam w budowanie jakiegoś wesołego miasteczka. Kurde, jak wrażenia? Niesamowite, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem w życiu. A to jest, powiem, że taka gorsza maszynka. Chodźcie, pójdziemy na coś lepszego. Ej, licha! Oszalał mi błędnik, ja po prostu czułam, jak ja bym chodziła w tej grze. Aha. Zapraszam was. Ale te maszyny... do przyszłości. To się jeździ na jakichś motorach jakby? Tak. Będziemy przeżywali podniebną podróż. Czyli siadamy na motorach, tak. Zakładam okulary i będę jakby leciał, tak? Tak. Kamerę odstaw. Tak? A czemu? By się telepało czy co? Wypadnąć. Naprawdę? No. A nie zżegamy się od tego, od takiego telepania? Możecie. Nie. Wesołe miasteczko przyszłości, czy myślisz, że ludzie będą takie coś sobie w domach montować? W domach będą montowali maszyny, na których już się pracuje, które będą imitowały seks. I to będzie obowiązkowy zestaw każdego incela. Widzieliście, co się dzieje, jak to oddaje rzeczywistość. Wyobraźcie sobie, jak bardzo popularne będą te maszyny. Na pewno będzie to problem, bo wyobraźcie sobie, że taki incel, który siedział całe życie w komputerze, no, i on może sobie ustawić wirtualną kobietę, która będzie dokładnie wyglądała tak, jak chce, aha, będzie robiła wszystko, co chce, aha, i będzie wyposażona w sztuczną inteligencję. Aha. Przecież oni się odsuną od normalnego życia, od normalnych kobiet. Już teraz jakby z pornografią jest problem, to aha, wyobraźcie sobie, jeśli to będzie pornografia oparta na sztucznej inteligencji i symulatorach. Po chłopie. Główny punkt programu. Aha, okej. Okay. Nie wolno, wewnątrz nie będziemy mogli filmować. To jest nowa maszyna, $150,000. Rosjanie zrobili software. Hardware jest opracowany przez Chińczyków. Nie wolno filmować, niestety, ale później opowiecie. Wierzcie mi, czegoś takiego nigdy nie przeżyliście. Ciężko było nagrać doświadczenie związane z wirtualną rzeczywistością. Mieliśmy okazję przetestować gry jeszcze przed ich oficjalną premierą. Zaproszono nas w tym celu do specjalnego pomieszczenia, w którym, chociaż poruszaliśmy się na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu metrów kwadratowych, wydawało nam się, że przemierzyliśmy wielokrotnie większy dystans.
Wrażenie potęgowały też gorące i zimne nawiewy, które sprawiały, że na własnej skórze odczuwaliśmy zmieniające się scenerie. Doświadczenie zdecydowanie warte powtórzenia. A na podsumowanie tej przygody czas na małą watę cukrową. Teraz jesteśmy w innym pomieszczeniu, tutaj już są maszyny inne, tak? Vendingowe maszyny. To jest nasz hit sprzedażowy. Aha. I tutaj wybieramy sobie rodzaje waty. Ten środek weźmiemy niebieski, tego kwiatka weźmiemy żółtego, a tą bazę powiedzmy różową. I zaczynamy kręcić watę cukrową. I kto takie coś zamawia? Do jakich krajów to idzie? No my sprzedajemy to głównie do Polski i to zamawiają ludzie, którzy mają stanowiska przeważnie nad morzem, turystyczne miejscowości. A możesz powiedzieć jeszcze raz, ile ona kosztuje, ta maszyna? $5,750. W Polsce ta wata cukrowa, nasi klienci sprzedają ją po 15 zł od sztuki. Może Ola spróbuj, przetestuj, jak smakuje. To spróbuję sobie. Okay. Największa frajda jest, że można to zaprojektować samemu i patrzeć, jak to robi maszyna. To jest taka dodatkowa atrakcja. No tutaj mam jeszcze maszynę do popcornu, maszynę do lodów. To jest koszt $8,600. Ona bazuje na włoskich komponentach, a Włosi właśnie to do robienia lodów włoskich mają najlepsze. A to się nie zepsuje, te składniki tam w środku? Pojemność zbiornika na mleko to jest 18 litrów i czas przechowywania mleka to jest 7 dni. Okej, no to nieźle, czyli może sobie stać maszyna 7 dni i zarabiać. Tak jest. No i co, jedna fabryka zaliczona i od razu lecimy do drugiego zakładu. Czyli jeszcze taka to fabryka teraz? Znajdujemy się w fabryce powerbanków, wtyczek i kabelków, czyli akcesoria GSM. Okej, jesteśmy już w tej fabryce, zajrzymy sobie do biur. To jest gabinet szefa fabryki, bo tam ma podgląd na halę produkcyjną, a to jest tradycyjny stół do parzenia herbaty. Właśnie przy takim stole się dobija interesów. Czyli biznesu. Negocjacje są w takich biurach bardziej, czy gdzieś się idzie do knajpy? Pierwsze negocjacje są w biurach i jak już jest wszystko ustalone, to później idziemy do knajpy. A tu widzę różne jakieś wina, takie rzeczy, co często są prezenty, nie? Typowy taki prezent, który się daje kontrahentom. Herbaty, tak? Ceny herbaty to, jak to mówią, sky is the limit, także to już mogą iść w tysiące, dziesiątki tysięcy RMB. Ale to płacisz za co? Za w sumie tylko markę, nie? Herbaty czy... Tak jak przy alkoholu. A tutaj słuchajcie, na każdym kroku są ołtarzyki i tutaj składa się ofiary. Mogą być to przekąski, owoce, alkohol i wtedy ten oto bożek będzie zadowolony i przyniesie powodzenie, szczęście w biznesie. O, ale tu jest ta najdroższa woda, tak? Ten Maltaj. To jest kantoński bóg i on jest właśnie od pieniędzy. Ja zawsze mówię, że w Chinach główną religią jest pieniądz. Tutaj największe chińskie święto to jest Nowy Rok. I tutaj nie życzy się szczęśliwego Nowego Roku, tylko się mówi gąsi facaj, żebyś się wzbogacił. Wchodzimy na produkcję. To jest jedna z hal produkcyjnych fabryki, którą zakontraktowaliśmy. To jest dobra fabryka, bo ona jakby od początku wytwarza wszystko, co jest potrzebne do wytworzenia produktu. Dużo osób pracuje w tej fabryce? Myślę, że kilkadziesiąt. I praca tu się w jakich godzinach to zazwyczaj odbywa? Jeśli jest zamówienie, no to pracują trochę dłużej, ale Chińczycy naprawdę lubią nadgodziny. W tym momencie w Chinach nie jest tak, że koszty pracy są tanie, bo oni zarabiają w okolicach 5000 RMB, około 3000 zł. A myślisz, że ten standard, powiedzmy tutaj zarobków, to wygląda tak tutaj w Kantonie, czy na przykład w innych miastach w Chinach, w zależności od prowincji. Tutaj wynagrodzenia są o wiele wyższe niż w biedniejszych prowincjach. Aha. W Szanghaju są jeszcze wyższe niż tutaj, w Pekinie zakładam, że też. Ja miałem w swoim życiu dwumiesięczny epizod pracowania na taśmie i pracowałem w drukarni, przekładając kalendarze i do dzisiaj pamiętam ten jeden ruch, który musiałem wykonywać. Przekładać dwa i na jedno miejsce i to tak leciało w kółko. Tyle tylko, że pracowałem sporo na nockach, no i tam wtedy miałem słuchawkę i słuchałem sobie książek. Ale na dniówki bardzo ciężko się pracowało, bo nie miałem co ze sobą zrobić. To też dziewczyna za tobą ma słuchawki w uszach. Podejrzewam, że słucha sobie czegoś, może muzyki, może podcastu, może książki. Więc no to... myślę, że można też jakoś spożytkować ten czas. No tak. I się odłączyć. Mózg co praca... innego robi, ręce co innego, ten automatyczny ruch. Tak. To jest stanowisko kontroli jakości. A jak oceniasz, ciężko tutaj znaleźć pracowników? Bardzo ciężko. Obecnie jest problem z pracownikami. Trzeba też pamiętać, że pracownikom trzeba zapewnić
zakwaterowanie i wyżywienie. Bo oni są przyjezdni, tak? Tak, to są przyjezdni z innych prowincji, no bo tutaj w takiej fabryce jakby taki obywatel kantonu nie będzie pracował. Oni tutaj przyjeżdżają, pracują przez te 11 miesięcy, bo miesiąc trzeba odjąć na chiński nowy rok i oni oszczędzają pieniądze. I nie mają lokalnego hukou, mają hukou ze swojej miejscowości? Nie, mają mają pozwolenie na pracę, że tak powiem. Aha, czyli jak nie mają lokalnego hukou, to nie mogą na przykład tu wysłać dzieci do szkoły? Nie, dzieci zostały gdzieś tam na prowincji, na wsi i dziadkowie się nimi opiekują. Aha. Przechodzimy tutaj od punktu do punktu i chyba jesteśmy w miejscu, gdzie jest kontrola jakości za mną, więc dziewczyna wszystko sprawdza ręcznie, czy wygląda to ok. Tam kontrolowali, czy działa sprzęt, a tu czy wygląda jeszcze ok. Jak ludzie przyjeżdżają tutaj powiedzmy z innych prowincji, to oni mieszkają w czymś w rodzaju akademików, czy jak się kwaterują zazwyczaj? Tutaj pracodawca gwarantuje zakwaterowanie i oni mają do wyboru albo w tym zakwaterowaniu od pracodawcy, albo dostaną jakiś tam deputat, tak się to nazywa, i mogą sami sobie wynająć, ale oni zazwyczaj wolą ten darmowe zakwaterowanie. Chińczycy ogólnie potrafią bardzo dużo oszczędzić. Oni oszczędzają powiedzmy 90% swojej wypłaty. Podam wam przykład. Mamy małżeństwo na 21 lat. Przyjeżdżają tutaj do fabryki i zarabiają po 3000 zł na głowę i nie mają wydatków. Powiedzmy, że w ciągu roku każdy z nich jest w stanie zaoszczędzić 25 tysięcy złotych. Po 6 latach mają zaoszczędzone 300 tysięcy złotych. Biorą te pieniądze, wracają na wieś. Widzieliście, jak tutaj domy wyglądają na wsi. Bo tu są tańsza siła robocza na wsiach i tańsze materiały. Stawiają sobie dom za 200 tysięcy złotych. Na parterze otworzą sobie jakiś sklepik albo jakiś punkt usługowy. Oni już są ustawieni na całe życie. Mają dom i mają swój biznes. Przeszliśmy do drugiego pomieszczenia. Tu jest druga linia produkcyjna, tak? Tak. To mamy linię do laserowego druku. Ale mnie ciekawi w sumie jedna rzecz, a mianowicie jak Chińczycy tutaj czasami coś produkują, coś pod inne kraje i tam są napisy w innych językach. Jak oni to ogarniają? Nie ogarniają. Drodzy widzowie, spójrzcie tutaj. No. Co jest nie tak z tym napisem? Ten napis jest do góry nogami. I dla takiego Chińczyka on może puścić do produkcji, że będzie po prostu napis po polsku będzie do góry nogami i on tego nie zauważy po prostu, bo on nie zna tych liter. Tutaj właśnie często są takie sytuacje, że na przykład na opakowaniu jest napis cannot connect to the translator server, please check your internet connection. Czyli wrzucili coś do tłumacza, tłumacz im wypluł, że nie może się połączyć z serwerem, proszę sprawdźcie swoje połączenie internetowe, a oni zrobili copy wklej i dali to do druku. Takie sytuacje się zdarzają często. Czyli ty musisz sprawdzić zawsze tak naprawdę? Wszystko trzeba sprawdzić. Przed produkcją, w trakcie produkcji i przed wysyłką. Okej, a ogólnie ufasz pracownikom tutaj? Nie. Kontrola najwyższą formą zaufania. Po prostu trzeba im się patrzeć na ręce cały czas, ciągle. Tak, no miałem sytuację, gdzie jeden z klientów lata współpracował z fabryką i fabryka w pewnym momencie pod podkładkę, która powinna być z teflonu, zamieniła na metalową. No i efektem czego ten produkt się zaczął psuć, bo ta podkładka zaczęła rdzewieć. No i ten Chińczyk, no sorry, mieliśmy tylko takie. No i w ramach zadośćuczynienia wysłał trochę tych podkładek teflonowych, ale co z tego, skoro firma ucierpiała, bo ona musiała później wykonywać serwis podgwarancyjny, no i oczywiście jakby zła opinia. Często Chińczycy też mówią, ok, towar jest zły, no to go odeślij, to my ci zwrócimy pieniądze. Nie da się odzyskać pieniędzy z Chin. Jedyna możliwość to jest posiadanie agenta, kogoś takiego jak ja. Często mi zlecają, żeby moja chińska firma handlowa robiła za nich zakupy. Bo w razie jakiejkolwiek nieporozumień, moja chińska firma handlowa, która jest zarejestrowana na moją żonę, sądzi się w Chinach z innym Chińczykiem. I wtedy jakby rezultat tej sprawy jest inny. No na ten moment mieliśmy 3 takie sytuacje i odzyskaliśmy pieniądze. Po prostu trzeba mieć kogoś tutaj na miejscu, kto to wszystko sprawdzi i tym zajmuje się właśnie ja. Tutaj odbywają się testy powerbanków. O, to jest pokój testowy, tak? Tak. A myślisz, że ta praca, którą teraz widzieliśmy, ona zostanie w pewnym momencie zautomatyzowana? To już się tutaj dzieje i ze względu na to, że zmniejsza się populacja tej siły roboczej, trzeba też jakby ciąć koszty. Automatyka i robotyka to jest jeden z priorytetów. Jeszcze do tego będzie dochodzić właśnie ta sztuczna inteligencja. I to właśnie zastąpi sprawne chińskie rączki i coraz częściej się to pojawi. Po całym dniu spędzonym w kilku fabrykach oraz na autostradach między nimi, czas na odpoczynek przy kantońskiej kuchni.
tu miejscówka, gdzie dzisiaj zjemy i zakończymy dzień. Możemy sobie zakupić tutaj małych krabów z okolicznej rzeki. Marianna, masz ochotę do jedzenia? No. Nie wiem, ja się zdałam na specjalistów. Tak? Kupujemy teraz banany i pan waży na takiej bardzo starej wadze, ale najciekawsze jest to, że po środku na stoisku ma kod QR, więc prawdopodobnie nie możesz sobie zapłacić normalnie tak, telefonem. To jest ten kontrast, więc to jest ten kontrast, tak. Który... Czyli to jest taka knajpa, gdzie się przyjeżdża też z ludźmi robić interesy? Nie. To jest knajpa, żeby zjeść dobre, lokalne jedzenie. Znajdujemy się na wyspie. Wszystko to, co tutaj zjemy, to są produkty wytworzone lokalnie. No dzisiaj mamy taki dzień, że jest to zimno i jest taka pora, że nie ma wiele osób, ale zazwyczaj to tu tętni życiem. Czyli proszę bardzo, cała ta przestrzeń tutaj do jedzenia. Tu są kraniki, żeby umyć sobie ręce. A jest ciepła woda. Tak? Co ciekawe. O, to ja też sobie albo mi się wydaje, bo może mam tak silne ręce, że wydaje mi się, że jest cieplejsza. Tu są przy stole zestawy gotowe. Tu jest w woli tak zawinięte szklaneczka, miseczka, łyżka i zawsze to jest tak podawane. Tak, pierwsze bierzemy pałeczki. Jak widzimy tu, naczynia myte są w firmie zewnętrznej. Posłuchajcie, tutaj była taka sytuacja, że knajpy miały problemy z jakby... No ci pomywacze nie robili dobrej roboty i oni po prostu tych naczyń nie domywali, no i były przypadki zatrucia. No i w związku z powyższym okoliczny sanepid wdrożył taki przepis, że stwierdził, że jest zakaz mycia naczyń w knajpie i muszą to robić firmy zewnętrzne. No i te firmy zewnętrzne pewno używają jakichś mocnych chemikaliów, tak, do tego. Więc tutaj w kantonie każdy dostaje się, to jest herbata normalnie do picia, dostaje się herbatę, żeby jeszcze sobie to przepłukać. Więc tak, pierwsze tutaj myjemy sobie łyżeczkę i pałeczki. Czemu herbatą, a nie wodą? Bo to jest kanton i na bogatości, stać nas, tak? Okej, okay, następnie bierzemy tą szklankę i tak opłukujemy. Obmywamy tutaj z każdej strony sobie. Tego nie myjemy, ponieważ płaski talerz nie jest używany do konsumpcji. Płaski talerz jest na odpadki, na niego można pluć, czy tam kosteczki. Je się z miski. Nie ma tutaj karty dań. Tutaj mamy QR kod. Skanujemy ten QR kod. Żeberka tutaj są super. Jest dobry kurczak. O, to też jest fajne. Chwilę po zamówieniu pojawiło się też coś takiego na stole. I w środku są rękawiczki. You guys always use it? Like the gloves? It depends on you want to use it or not. It's like up to you. No. You want to be more safe? Okay, use it. If you don't want it... Ogólnie uważają, że to jest coś obrzydliwego, żeby dotykać jedzenie palcami. Aha. Nawet no, tutaj przyjęły się hamburgery, ale też jedzą je przez papierek dotykają, tak? Wow. Ale to wszystko tak szybko przyjeżdża. Czekaj, 5 minut temu zamówiliśmy i to zawsze tak szybko się pojawia? To są najpopularniejsze produkty w tej knajpie. Coś się pojawiło. I co to w sumie jest to, co mam w ręce teraz? To jest muszla okoliczna. Dowalili makaronu ryżowego, trochę czosnku z zladziało. My bierzemy to, tak? Z racji, że jesteście gośćmi, dostaniecie najsmaczniejszą część kurczaka. Proszę bardzo, to dla ciebie. To jest łeb. Najlepsza część. A z racji, że jesteś gościem, mężczyzną, to proszę bardzo, musisz zjeść. Ja pierdolę, jak mam to zjeść? Patrzcie to, w trakcie jedzenia kot zaczął chodzić po dachu. Pomiędzy dachem a tym. Jak on tam wlazł w ogóle? Ostatnie godziny wizy chińskiej wykorzystujemy właśnie tutaj, w restauracji kantońskiej. Tego samego dnia, na chwilę przed północą, przekroczymy granicę lądową, gdzie czeka nas kolejna przygoda. Ale o tym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.